Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wybrałem się na rzekę Radomkę, która wpływa praktycznie już do Domaniowa. Pogoda się trochę zmieniła, zobaczcie. Jest bardziej pochmurnie, ciutkę zimniej. Ochłodziło się trochę od ostatnich paru tygodni, no bo trzymała się ta temperatura 25 stopni, a tutaj u mnie akurat teraz w województwie mazowieckim w końcu się ochłodziło i będzie szansa dorwać w końcu jakiś białoryb, bo wcześniej w takiej kolos nie chciały współpracować te rybki, a dzisiaj lecimy już, rozkładamy dwa fiderki z koszyczkami 30-gramowymi na skrętce. Także co, do dzieła, lecimy. Zestaw trochę różni się od odcinku z krąpiami, ponieważ mam może nie bardzo długi, ale dłuższy przypon, około 40 cm. I skrętkę też dłuższą mam, żeby mi się nie plątało. Jak na razie to się lepiej spisuje. Skrętka jest mniej więcej tak jak dwie długości koszyczka. Także polecam robić dłuższe skrętki niż tylko na długość koszyczka, bo mogą się plątać zestawy dwa razy długość koszyczka, skrętka i macie pewność, że się nic wam nie poplącze. No i co? Napełniamy koszyczek zanętą. Zanęta również taka sama. Proszę zobaczyć, jak tam fajnie rybka chodzi. Może karpik, może nie wiem co to było, ale gdybym miał okulary polaryzacyjne, to bym widział każdy gatunek ryby, no, ale nie wziąłem, nie pomyślałem. No słuchajcie, złapałem właśnie linka na fiderka, na czerwonego robaka. Na tą delikatniejszą wędkę troszkę. On jest sobie tutaj w siatce, nie wiem czy widać. Mocne branie, potężne branie, nawet nie trzeba było się zastanawiać, czy ciąć, czy nie. Linek taki 30 cm. Jest wymiarowy, bo mierzyłem do 31 cm. Spójrzcie, jak fajnie rybki dzisiaj chodzą po powierzchni. Myślałem na początku, że jeszcze, ale tu linek na czerwonego robaka. Z tamtej strony wziął, bo jedną wędkę mam zarzuconą tam, a drugą tam. Druga w tym momencie nie jest zarzucona, bo dopiero co ją wyjąłem. I co? I mamy linka. Pokażę wam może go. Albo dobra, później wam go pokażę, bo teraz to nie chcę go męczyć. Niech sobie odpocznie chłopak, bo przed chwilą miał hol. Nie nagrałem holu lina, bo kurczę, nie spodziewałem się ryby. Bardzo słabe branie są dzisiaj. No ale udało się złapać lina. I co? Zarzucam dalej drugą wędkę teraz. Znowu czerwonego robaka założę i będziemy czekać na brania. Bardzo mało wody, koło metr wody w tym miejscu w Dziłowie na fider. Bardziej metoda by się sprawdziła chyba w takim miejscu. Bardzo też fajnie walą bolenie, sieczkę tutaj po brzegach czasami. No i rybka chodzi, widać rybki po powierzchni, małe, duże pływają i ptactwa dużo też na tym odcinku. O, proszę, skoczyła rybka. Ogólnie jest pięknie. Zarzucam następną wędkę i łapiemy dalej. Ogólnie to chyba dobrze mi idzie z tymi linami w tym roku. Słuchajcie, bo kurczę, już czwarty w tym roku. No, nawet ładnie. Jeszcze mam szansę złowić dwa razy tyle, jak będę tak często na rybach, jak jestem. Bo ostatnio mam na to dużo czasu. Na ryby. No i to chyba dobrze, nie? Dobra, ja łowię dalej. Skorzystałem z okazji, że lin mi wziął. Podzielę się z wami trochę moją wiedzą dotyczącą łowienia linów. Słuchajcie, jeśli chodzi o zanęty, których stosuję do połowu tego gatunku, to są to zanęty gruboziarniste. Ogólnie złowiłem w tym roku dwa liny na spławik i dwa liny na fider, a więc nie ma tutaj metody, która jest lepsza. W każdym razie, jeśli chcemy lina łowić o tej porze roku, czyli no, w środku lata, to radziłbym szukać miejsc takich niezbyt głębokich, bo lin lubi raczej taką ciepłą wodę, oraz miejsc, które są bardzo zarośnięte. Akurat tutaj mam takie rozlewisko, które wpływa ze zbiornika do rzeki i z rzeki do zbiornika.
No, jestem ogólnie, można powiedzieć, na zalewie domaniowskim. Chociaż też i nad rzeką Radomką. Jeśli chodzi o przynęty, na które najczęściej łowiliśmy, no to są to czerwone robaki. Rozmiar raczej średni. Akurat tu mam dwójki, ale trójki też są dobre. Rosówki pewnie też by były dobrą przynętą, ale w tym roku nie złapałem żadnej ryby na rosówkę, także nie będę mówił, że rosówka to jest jakaś kapitalna przynęta. Oraz zobaczcie. Pod słońcem troszkę źle ustawiłem kamerę, ale musicie mi to wybaczyć. Pinki. Również świetna przynęta. W tym roku złapałem dwa liny na pinki i dwa liny na czerwone robaki. Słuchajcie, jeśli chodzi o miejsce bytowania linów, to raczej najczęściej są to właśnie takie miejsca płytkie i zarośnięte, o których już wspominałem. Oraz moim zdaniem najważniejszą kwestią jest dobór łowiska, jeśli chodzi o sukces w łowieniu linów. Także dlaczego gruboziarnista zanęta, jeśli chodzi o liny? No dlatego, że to nie jest ryba, która jest taka, że, tak bym powiedział, że ma wąski otwór gębowy. Raczej nie. One po prostu jedzą na maksa, że tak powiem, jak mają godziny żerowania. Teraz wam pokażę mojego lina. Mam nadzieję, że te wskazówki, o których wam powiedziałem, są dosyć dla was przydatne. A teraz chciałbym wam jeszcze pokazać mojego lina, którego złowiłem dzisiaj. Na czerwonego robaka. Koszyczek 30-gramowy. Na skrętce z przyponem około 30-40 cm. Liny to piękna ryba. Ja je nazywam prosiaczkami, bo śmiesznie to brzmi, a i pyszki mają takie podobne. Ten wyjątkowo głęboko połknął, ale na szczęście odhaczył się bez problemów. I taka oto piękna ryba. Wszędobylski linek. Jeśli chodzi o kukurydzę, to też jest dobra przynęta. Kiedyś sam łowiłem na stawie, ale nie wszystkie liny są do kukurydzy przyzwyczajone, że tak bym powiedział. Ponieważ no, trzeba pamiętać, że kukurydza do wody bez przyczyny nie wpada. Moim zdaniem najlepszą przynętą to są czerwone robaki i pinki, ale kukurydza to też równie dobra przynęta, z tym, że trzeba się liczyć, że nie na wszystkich zbiornikach linki będą brały na tą kukurydzę. O kulkach proteinowych nie wspominając, bo żeby lina złowić na kulkę proteinową, to trzeba go albo przyzwyczaić, albo łowić na takim łowisku, gdzie on już do takich kulek proteinowych jest przyzwyczajony. Pamiętajcie, żeby małych linków nie trzymać w siatce. Małych, czyli takich niewymiarowych. Ten ma 31 cm, więc mogę sobie na to pozwolić, żeby go trzymać w siatce. Bo gdybym złapał jeszcze jednego linka, to po prostu bym sobie piękniejsze zdjęcie zrobił z dwoma linkami, a nie tylko z jednym. I to głównie o to tu chodzi. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia a propos linów. Godziny żerowania. Powiem szczerze, że najlepszy jest poranek. Ale godziny w takich, których ja jestem, czyli południe, wcale nie są godzinami złymi. To zależy bardzo dużo również od dnia, więc się nie będę tu wymądrzał, ale po prostu liny da się złowić w każdą porę praktycznie. Także nie trzeba naprawdę, jak ktoś nie lubi wstawać rano, zapalać się i po prostu sobie można wstać później, a na linki zawsze przyjdzie czas. Nawet po południu. Thank you.
jeśli by mielibyście zapytanie, jak bierze lina feeder, to bardzo gwałtownie. Naprawdę. A jeśli chodzi o spławik, to moim zdaniem troszkę jest przesadzone, że on się tak bawi. Raczej bierze na raz, ewentualnie trochę po dziubie, ale żeby dziubał przez 15 minut, jak w niektórych historiach się słyszy, to raczej rzadko się zdarza. Chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę na to, że ja łowię takie linki w przedziale 30-35 cm. Więc nie są to giganty, są to linki normalnych rozmiarów. Natomiast jeśli chcecie się nastawić na giganta, to trzeba się nastawić na grube nęcenie, oczekiwanie na to jedno, jedyne branie tego olbrzymiego lina. Oczywiście można go złowić też z tak zwanego marszu, czyli po prostu łowić bez donęcania, ale no, jeśli chcemy się nastawić na grubą rybę, to musimy donęcać. I nęcić te liny, aż w końcu złapiemy olbrzymią rybę. Jeśli chcecie się skupić na ilościowym łowieniu linów, po prostu z frajdy z łowienia linów, to polecam po prostu wstawać i łowić na spontanie. Ja tak robię, nie nastawiam się na olbrzymie ryby, ale nastawiam się na liny. Głównie wszystko zależy od łowiska. Pamiętajcie o tym, to jest najważniejszy czynnik. Później dopiero zanęty, przynęty i zestawy. W filmiku zapomniałem się z wami pożegnać, także zrobię to teraz. Ale przed tym, jak to zrobię, jeszcze chciałbym was zaprosić do polubienia Fishing Poznań na Instagramie, ponieważ kolega mnie zareklamował, więc ja obiecałem mu, że też go zareklamuję, a więc to jest obiecane zareklamowanie. Jeszcze macie link oczywiście w opisie tego filmu. Oraz wpadajcie na kanał Mocarnego, gdzie on też nagrywa filmiki wędkarskie. U niego wygrałem konkurs, słuchajcie, jak chcecie zobaczyć, bo mi nie wierzycie, że wygrałem konkurs, gdzie były do zdobycia fajne akcesoria wędkarskie, to wpadajcie również do niego na kanał. Wynik i losowania jest tam u niego taki filmik i ja tam wygrywam, słuchajcie. Także bez zbędnego przedłużania, sayonara, połamania wędki, czy też kija, jak to woli. Sayonara.